Aha, no to dobra, to wyczujemy sobie sytuację zaraz. Idzie. A nie, stanął. Kurde, ma to ły. Byście się może zdecydowali, tak? Gdzie wy idziecie? Idziecie do mnie? Nie wiem, skręcacie, idziecie w... O! No teraz to w ogóle zawrócili. No, to przesada normalnie jest lekka. Dobra, chcieliście wojny, będzie wojna. Leżeć. Nie pozwoliłem wstawać. Dobra. Patrol zdjęty. Teraz czas na snajpera. Idziemy, idziemy. Powolutku, powolutku. O, jest snajper. Nie zdążyłeś. Dobra, gdy wyeliminujecie ten trzyosobowy patrol i tego gostka na wieży, pozostaje wam tylko jeszcze jedna rzecz. Otóż przy samej stacji, jak pamiętacie, było dwóch rebeliantów. Jednego rozwaliliśmy przy bramie. Jeden był przy bramie. A drugi jest w stacji. Dobra. To stację właśnie trzeba tam podłożyć C4 i ją rozwalić. Tak, będzie bardzo fajny fajerwerk, to wam gwarantuję. Ten gostek tam w środku jest ustawiony bezpośrednio na bramę główną. Będzie patrzył się na bramę główną. Dlatego zajdziemy go od tylca, czyli zrobimy coś, czego w Call of Duty nie można robić. Ale jestem wredny, nie? Idziemy sobie tędy, skręcamy i potem idziemy sobie tędy. Idziemy sobie na róg, proszę bardzo. Jak nasz pacjent, proszę bardzo, ustawiony tyłem. Oj, to cię zaboli. Nie będę się bawił w headshot. Aż w plery wystarczy. I czysto, stacja oczyszczona. To jest tylko dwóch gostków. Jeden właśnie przy bramie, drugi tutaj schowany w środku, tak? Jeśli nie jesteście pewni, wiadomo, powolutku się poruszajcie. Ja się tylko upewniłem. Teraz podkładamy C4 i spieprzamy. Tutaj możecie sobie wybiec, tu się nic nie dzieje. Jak wszystkich, oczywiście, jak wszystkich rozwalicie. Haha. No cóż, teraz to już tylko zapraszam was na fajerwerk. I raz, jeszcze drugi będzie. I proszę bardzo, jak ładnie. Normalnie jakieś żelazo tu lata. Teraz nowy objective. Najtrudniejsze. We've got a roadblock that needs some Mitchell TLC. You have to take out an Abrams and a couple of machine gun nests to clear the way to the camp. The good news is that you can call in support if you need it. Check your crosscut. Tak. Nowy objective, clear the roadblock, czyli zlikwiduj blokadę drogową. Blokada jest tam, gdzie wam pokazałem. I teraz, oczywiście, jeśli jesteście zwolennikami raszowania i ambitnego wybijania wszystko, co się wam pod lufę napatoczy, możecie iść od czołówki, możecie iść na czołówkę z obrońcami blokady drogowej. A wszyscy, którzy preferują taktyczny styl, to pójdą za moją radą. Po co iść na czołówkę, nie? Każdy głupi tak umie, nie? Jak można iść zaś z flanki? Idziemy sobie tędy właśnie, przy tych domkach. Pamiętajcie, żeby pilnować tylko rogów i tak dalej, tak? I przystąpimy do taktycznego eliminowania zagrożenia blokady drogowej. Jazda! Czysto, czysto. Snajperką, szybciorem. Gdy zbliżycie się do blokady drogowej, otrzymacie możliwość wsparcia artyleryjskiego. Niestety wszystkim, którym przyszłoby do głowy używać tego non-stop, że tak powiem, dostaną kubeł zimnej wody na głowę z racji tego, że artylerię możecie użyć tylko dwa razy. Tak, więc jeśli nie zabraliście Zeusa, to jest ona wasza, jest ona tutaj waszą jedyną szansą. A jest ona waszą jedyną szansą przeciwko... Oj, nie przesunę mapy. No nie szkodzi. Dobra, powiem wam, później i tak zobaczycie, więc i tak wam powiem, nie będzie spoilera.
przy blokadzie drogowej jest czołg, panie i panowie. Także właśnie, jeśli nie zabraliście Zeusa, to artyleria jest waszą jedyną nadzieją, żeby się tego czołgu pozbyć. Inaczej macie przesrane. Tymczasowo przemykamy bliżej w stronę blokady. Zobaczcie, idziemy sobie elegancko boczkiem. Zejdziemy gnojków od flanki. Ale to też jeszcze nie wszystko. Hehe, oczywiście, mam jeszcze niespodzianki w scenariuszu. A co wy myśleliście? Haha. Idź do przodu i rozpieprzać w Ghostrecon Advanced Warfighter wszystko, co się napatoczy pod lufę albo pod celownik na Zeusie, to kurczę, każdy głupi potrafi, nie? Ale żeby odpowiednio rozegrać sobie sytuację, to już trzeba trochę wysilić mózgownicę. Niestety. Znowu sprawdzanie domków. Tego nie uniknę w tej misji. Bardzo, bardzo mi przykro, jeśli ktoś to ogląda, tak, i stwierdził, że po prostu jest, no przedłużam, tak, no to niestety, ale chciałbym właśnie takim osobom powiedzieć, że nie przedłużam. Gdybym grał tutaj w grupie, tak, gdybym miał tutaj jednego lub dwóch pomocników, to bym się zupełnie inaczej poruszał, z racji tego, że ktoś mógłby mi dupę chronić, a z racji tej, że nikt mi dupy nie chroni, to muszę się zabezpieczać w każdy możliwy sposób. Czyli, mówiąc krótko i zwięźlej na temat, muszę często korzystać z mapy. O, proszę bardzo, pojawiła się artyleria. Zaraz będzie jazda. No, także mapa jest moim jedynym ratunkiem. Pamiętajcie, sprawdzajcie mapę 3 razy dziennie. Tak samo jak myjecie zęby. Dobra, żartowałem. Tutaj za winklem powinno wam wybić teraz 2 gości, jeśli się nie mylę. Oczywiście najpierw sprawdzę. A jest, dobra. Mam ich. Jest jeden i jest drugi. Dobra. Ich można sobie spokojnie wyeliminować. Jedziemy. Nie ruszaj się. Nie wstawaj. Nie pozwoliłem. Upewniamy się, że jest czysto. Teraz pójdziemy sobie ciutkę wyżej. Chodzi o to, aby zachować widok, tak? No, gdy zachowamy widok... Sru! Pierwszy raz artyleria zużyta. Proszę bardzo. Tak wygląda ostrzał artyleryjski. Szmaciarze, żarty się skończyły. No. Częściowo blokada została wyeliminowana. Drugi raz ostrzał. Myślicie, że na ślepo? Nie. Wszystko jest zamierzone. Patrzcie, widzicie, gdzie to wybucha? Dokładnie. Ten komunikat powiedział mi o tym, że czołg oberwał. A to później zobaczycie. Tutaj niestety nie mogę przesunąć mapy, mam ograniczenie. Będę musiał kawałeczek sobie przebiec w tamtą stronę. Jak odpalę mapę, to wtedy zobaczycie. Ach, prawie go sięgnąłem. W międzyczasie, co jest do rozwalenia? Tu jest jedno działko. Interesuje was oczywiście jeszcze ta wieżyczka. Tu jest jeden pacjent. Dobra, ruszamy na wieżyczkę. Stąd go pociągnę? Nie, nie pociągnę. A, on w ogóle z tyłu był, cholera. Na wszelki wypadek i tak się trzeba ubezpieczać. Dobra, jeśli myślicie tak w ogóle, że ten objective, czyli usunięcie blokady drogowej, to jest ostatni objective. O, proszę bardzo, czołg. Jak ładnie. Pięknie oberwał po prostu, no. Teraz, wracając, jeśli myślicie, że zlikwidowanie blokady drogowej to jest ostatni objective w tej misji, to się grubo mylicie.
bo będziecie mieli jeszcze 3. Ha, ha, ha. Tak, ta misja właśnie jest taka wredna. No. Ghost Recon Advanced Warfighter to nie jest prosta gra. To nie jest gra dla naprawdę mało cierpliwych osób, tak? Pusto, to ruszamy. Czysto, bardzo ładnie. Teraz, co się tutaj będzie działo? O, chyba jest moja wieżyczka. Tam jest czysto. Chociaż? Czy tam przypadkowo przy tym krzaczku coś się nie szai? Nie. Głupi kaktus. Wieża, wieża. Wieża to jest priorytet. Pamiętajcie, wieże w tym... W tej misji. Wieże to jest... bardzo ważna rzecz, żeby sprawdzać, tak? No, wiadomo. Szukamy dalej następnej ofiary. Czysto? Chyba czysto. Wydaje się, że czysto. Dobra. Jeszcze obadamy mapę. Jak mówiłem, sprawdzajcie mapę 3 razy dziennie. No. Haha. Tutaj jest gnojek. Dobra, nie rusza się. Tym gorzej dla niego. Okej. Tutaj czysto. Tutaj czysto. Tu jest jeden. Dobra. Sprawdzanie mapy, tak w ogóle, jak już wspomniałem wielokrotnie, to jest podstawa. I sprawdzanie mapy powinno wejść wam w nawyk z racji tej, że część NPC-ów w Ghost Recon Advanced Warfighterze jest umiejscowiana w konkretnych miejscach, tak? Wiadomo, jak są jakieś wieżyczki czy coś, to one będą w stałych miejscach. Ale jeśli chodzi o zwykłych NPC-ów, zwykłych żołnierzy, a szczególnie o patrole, to jest kilka, a nawet kilkanaście na niektórych mapach wariantów. O, jest mój koleżka. Co jest, nie trafiło go? No. Jest kilka, a czasami nawet kilkanaście wariantów, jeśli chodzi o ich rozmieszczenie, a pamiętajcie, że jeśli zrobicie hałas, trochę nabruździcie im, tak, to oni się rozbiegają i rozbiegają się w losowych kierunkach. Mogą was zajść od flanki, a czasami nawet od tylca. Dlatego sprawdzanie mapy powinno wam wejść w krew, bo Ghost Recon Advanced Warfighter to nie jest jakaś prosta, pusta gra, gdzie wszyscy NPC są oskryptowani. Nie, oni mają wpisane jakieś tam konkretne warianty i potem są już tylko wariacje tych wariantów, właśnie w przypadku chociażby zaalarmowania ich, tak? No. Na górę. Stąd będziemy mieli dobry widok. Tu się skitramy. Co mamy ciekawego? Tam jest pusto, tam jest pusto. Też jest pusto. No wszędzie pusto, chyba. Tak mi się wydaje. Jest tu ktoś? Roadblock jest tam, ale tam nic nie ma. O, to fajnie, no. To już co zrobiłem, zooma. Na czaszkę chyba. Możesz ty w mordę. Skąd on strzela? Dobra, mam go. Z tych ruin, tam gdzie jest ogień. Tam jest. Dobra. Gdzie on jest? A jest! Spieprzaj, dziadu.